Witaj, witaj. Zapraszam Cię do obejrzenia najciekawszych momentów z wywiadu, jaki zrobił ze mną Kamil Drytkowski. Mówimy bardzo dużo o internecie, sprzedaży, marketingu i te takie kąski oddzielone od całości spowodują, że będzie Ci łatwiej zdobyć to mięsko z całego naszego materiału. Zapraszam do oglądania. Wydajemy książki biznesowe i to wydawanie polega na tym, że znajdujemy sobie super książkę. I to jest nasz sposób polowania tytułu, która książka zmienia nasze życie, nasz biznes, no to wtedy ją wydajemy w Polsce i sposobem na jej promocję, marketing, komunikację, sprzedaż jest właśnie edukowanie ludzi w zakresie tematyki książki. Więc moje prelekcje, występy, aktywności internetowe, edukacyjne, no to jest marketing produktów, które my u siebie wydajemy. Wydaliśmy książki takich autorów jak Tony Robbins, Gary Vaynerchuk, Fredrik Eklund, Kamila Kruk, Marcin Osman, Diamond John, same osobistości świata książek biznesowych. I stąd też budowanie społeczności, żebyśmy mieli grupę ludzi, którzy chcą z nami być, chcą się edukować, rozwijać i część z nich kupi książki, część nie kupi, ale i tak oni zajmują, i tak oni się od nas uczą, nawet jeżeli u nas pieniędzy nie wydają. I zobacz, ja szkoleń robię bardzo mało, czyli nie mam zaplanowanych żadnych szkoleń, które mają datę przypisaną, bo nie chcę się wiązać z datą, gdzie mam się pojawić w jakiejś określonej godzinie na cały dzień. Czymś innym jest live czy webinar, który daje mi większą elastyczność. W najgorszej opcji bym dzisiaj robił tego live'a z Tobą z samochodu gdzieś na parkingu, a nie, że muszę z Tobą się spotkać w Poznaniu, bo jak nie, to nie będziemy mogli tego zrobić. To jest duża zmiana, jaką prowadziliśmy, czyli zauważyliśmy, że wyeliminowanie konieczności bycia pod jakimś adresem o określonej dacie i godzinie znacznie ułatwia podróżowanie, życie i nasz biznes jest wokół internetu cały czas zbudowany, budowany, rozwijany. Najczęstszym problemem, z jakim borykają się ludzie, którzy po coś do mnie się zgłaszają, czy to na sali szkoleniowej, czy w internecie, czy na żywo, gdzie spotykamy się, no to wydaje im się, że chodzi o produkt, że wydaje im się, że chodzi o jakieś mentalne bariery. No tak naprawdę potrzebują klientów, a jeśli już mają klientów, to potrzebują właściwego portfolio klientów, no bo można pozyskać klienta i klienta. I ci dwaj klienci ważą w różny sposób. Często jest tak, że klient premium, który daje nam 60% całego przychodu firmy, jest mniej obsługowy niż klient, który daje nam 3%, a jest takim upierdliwym bólem tyłka. Więc to jest też kwestia dobierania właściwych klientów i też tak jest u nas, że część klientów jest idealna. Kupują wszystko, nie ma reklamacji, nie ma pytań, jest wdzięczność, a są tacy, którzy pytają jak przy akcji promocyjnej na przykład, czy jak zrobić, żeby drugi kod rabatowy wpisać. Bo na przykład mają kod rabatowy na dostawę, który otrzymali w przesyłce do nich wysłanej, a mamy teraz jakąś promocję z innym kodem rabatowym, a oni chcą to połączyć i próbują jeszcze więcej z tego wycisnąć. I musisz tłumaczyć na Messengerze czy na mailu, no ale to jest procent ludzi, więc my staramy się później w takich przypadkach kręcić materiały wideo, pisać artykuły, żeby odstraszyć tego typu klienta od nas i mieć więcej czasu na klientów premium albo więcej czasu na tworzenie kontentu za free do internetu. Jeżeli nigdy w życiu nie używałeś Instagrama, a Facebooka masz od 15 lat, no to naturalnym krokiem będzie używanie Facebooka, a później w formie hobby, czy nawet tych 10-20% dywersyfikacji aktywności, które wykonujesz, uczenie się innego medium. I te błędy, jakie oni popełniają, no to nie wykorzystują narzędzi, które mają pod ręką. Najgorsze, co jest, to mieć fajne konto prywatne, założyć fanpage, na którym jest 20 lajków i na tym fanpage'u próbować budować firmę, gdzie społeczność jest w innym miejscu. U nas działa też dywersyfikacja. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie, YouTubie, mailingach, webinarach, eventach na żywo, partnerstwach, afiliacjach i tak dalej. I to zsumowane razem
na koniec miesiąca czy kwartału po prostu sumuje się w takie stróżki, które spływają z każdej strony świata i buduje się z tego całkiem sensowna rzeka, a nie bazowanie na jednym źródle przychodu czy jednym źródle ruchu internetowego, no bo ten ruch internetowy u nas z różnych miejsc się bierze. Moja droga wejścia w social media polegała na tym, że zobaczyłem, gdzie mam największą społeczność. W tym przypadku był to Facebook prywatny i tam zacząłem inwestować swój czas. I byłem tam bardzo długo. Myślę, że jeszcze 2016 końcówka, może 17 początek, to było główne medium mojej sprzedaży. Zmieniły się algorytmy i nagle okazało się, że ten Facebook daje mi mniej ekspozycji. Nie sprzedaży, ale ekspozycji. Czyli mniej osób widzi moje treści, mimo tego, że moja społeczność na poziomie cyferek jest większa. Czyli kiedyś miałem 2000 friendów, wtedy miałem 5000 friendów, a i tak widziało mniej moich treści ludzi niż to było rok wcześniej, zmiana algorytmów. No to musiałem pójść w inne media. Więc przekierowałem moją uwagę w Instagrama i również w YouTube'a. I to zaprocentowało dużym wzrostem YouTube'a, zaprocentowało zdobyciem umiejętności instagramowych. I patrzyłem dzisiaj prawie 1300 postów na Instagramie, więc jak weszło przed nawet sobie nie mogę nazwać narzędzia, Snapchat wszedł, to wskoczyłem na Snapchat, byłem tam 3-4 miesiące, gdy Instagram dodał funkcję storiesów, zapomniałem, odłożyłem Snapchat na bok, bo miałem dwa narzędzia w jednym. I wtedy znacznie większą rolę i moją uwagę zebrał Instagram Stories. Jeżeli widzę 1500 osób, które ogląda moje story, widzę, kto to jest, widzę, czy obejrzał całość, czy wrócił, czy kliknął w link, mogę mu prywatną wiadomość wysłać. Rewelacja. Więc teraz moje główne media to jest YouTube, Facebook, Instagram w różnych kolejnościach i priorytetach. Często mam pytanie, jaką książkę wybrać, a to jest bardzo indywidualna sprawa. Pytam, dobra, jakie masz cele, wyzwania, problemy? Nie. Sprzedaż, marketing, negocjacje, liderstwo, jakieś swoje wewnętrzne demony czy te tematy do rozwikłania. No i za tym idzie kategoria książek albo autorzy, czyli książka numer jeden, jeśli chodzi o internet, marketing internetowy, no to książka Przebij się Garygo Wajnerczuka. Jeśli chodzi o sprzedaż, mamy już 4 rewelacyjne książki, z których każda jest inna, w inny sposób podaje tematykę sprzedaży i narzędzia, które ludzie używają, znaczy autorzy. I na przykład mamy książkę Fredrika Eklunda Sprzedaż, mega książka napisana w formie opowieści z lekcjami autora. Mamy książkę Sprzedawa jak Serhant, która jest bardziej narzędziowa niż Eklunda. I mamy też książkę Altmana, która jest mindsetowa. No i mamy książkę Sprzedawaj Więcej, autorstwa mojego i Kamili, gdzie pokazujemy tylko i wyłącznie narzędzia. 100 narzędzi, strategii, jak sprzedawać więcej. Więc to jest kwestia tego, czego potrzebuję, jaki problem potrzebuje taka osoba rozwiązać. Mam często właśnie pytania, którą książkę wybrać. Są to pytania, najczęściej powiem Ci, na instagramowych, prywatnych wiadomościach. I tam odpisuję, zadaję to pytanie, dobra, jaki masz problem, wyzwanie? Ok, ktoś mi pisze. Do tego mu wybieram tytuły 1, 2, 3, ile tam potrzebuje i to jest rekomendacja, jaką daję ludziom. Więc wartością jest to, że dobieramy odpowiednie książki do odpowiedniej osoby, czy na Messengerze facebookowym, czy w odpowiedzi na maila.